przechodzimy do pozycji klęku kartego. Teraz zrobimy sobie takie ćwiczenie narściowe. Opadamy biodrem na prawą stronę i na lewą. Staramy się, by być najbliżej maty, ale nie muszą dotknąć maty. I opuszczamy nasze biodra na prawo i na lewą stronę. Jeszcze raz na prawo. Świetnie. I na lewo. Świetnie. Unosimy prawą nogę do tyłu i przenosimy ją na początek maty. Do takiego wykroku. Łapiemy równowagę. Jeżeli boli nas kolano, możemy podwinąć matę albo wyjść na poduszce, na ręczniku. Prawe kolano znajduje się nad kostką. Bierzemy wdech. I na wydechu skręcamy się. Wyciągamy prawą rękę do tyłu. Lewą rękę zakładamy. Oj, się przewracam za lewe kolano. Wytrzymujemy chwilę w tej pozycji. Bierzemy wdech. Teraz odkładamy prawą stopę na prawą krawędź maty. I układamy dłonie przy prawej stopie. Jesteśmy w takiej pozycji jaszczurki. Ta pozycja może być dla nas już bardzo intensywna. Możemy troszkę przybliżyć stopę. Możemy pozostać w tej pozycji. Albo delikatnie odchylić, minimalnie, za pomocą prawej dłoni, prawe kolano. Minimalnie możemy zostać w pozycji jaszczurki na całych dłoniach. Czujemy, jak rozciągają się wewnętrzne uda, nasze biodra. A teraz odkładamy stopę między nasze dłonie i na wdechu wycofujemy biodra. Takiego półszpagatu. Czujemy, jak rozciąga się cała noga. Kolano może być ugięte. Staramy się delikatnie przybliżyć klatkę piersiową. Kolano może być ugięte. Może być proste. I na wdechu przechodzimy do wykroku. I na wydechu do półszpagatu. Świetnie. Wdech w górę i wydech do dołu. Na kolejnym wdechu wracamy do wykroku. Bierzemy głęboki wdech, odkładamy dłonie na matę i delikatnie wycofujemy kolano do klęku podpartego. Robimy to samo na drugą nogę. Wciągamy lewą nogę do tyłu. Przenosimy ją między nasze dłonie. Możemy pozostać tam wyżej, możemy pozostać niżej. Łapiemy równowagę przez chwilę. Staramy się, aby kolano znajdowało się nad kostką. Plecy mocne. Trzymujemy chwilę w tej pozycji. Bierzemy wdech. Przechodzimy do skrętu. Lewą dłoń przenosimy. Próbujemy przenieść do tyłu. Możemy patrzeć za lewą dłonią, możemy patrzeć przed siebie. A prawą dłoń zaczepiamy o lewe kolano. Taki skręt kręgosłupa. Świetnie. I wracamy do centrum. Odkładamy dłonie na matę. I wycofujemy biodra do półszpagatu. Na wdechu przechodzimy do wykroku. Na wydechu wycofujemy biodra do tyłu, rozciągamy lewą nogę. Świetnie. Wdech i wydech. Czujemy, jak rozciąga się nasza łydka. I cała noga. Na wdechu wracamy do wykroku. Tak jak poprzednio, odkładamy stopę przy lewej krawędzi maty. I możemy tutaj pozostać na całych dłoniach, w takiej pozycji jaszczurki. Czujemy, jak rozciąga się
nasze biodro, wewnętrzne udo, ślady. Albo możemy delikatnie spróbować odepchnąć to kolano za pomocą lewej dłoni. Stopa prawdopodobnie oderwie się od maty, wewnętrzna część stopy, to jest wszystko normalne, ma się oderwać. I wytrzymujemy chwileczkę w tej pozycji. Świetnie. Wracamy na całe dłonie. Umieszczamy stopę na środku. Bierzemy jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu odkładamy dłonie na matę. I przechodzimy do klęku. Przejdziemy teraz do siedzenia. Siadamy wygodnie na środku maty. Kolana ugięte, plecy proste. Zrobimy sobie taką krowę kotta w siedzeniu. Na wdechu otwieramy klatkę piersiową, patrzymy w górę. Możemy trzymać za kolana, za nasze piszczele. Możemy trzymać pod kolanami, jeśli jest tak wygodnie. A na wydechu zaokrąglamy plecy, chowamy głowę między ramiona. Bierzemy jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu zaokrąglamy plecy, głowę chowamy między ramiona. Wdech. I wydech. Świetnie. Na kolejne ćwiczenie, tam prostujemy prawą nogę. I lewą nogę dociskamy do wewnętrznej części uda. Jeżeli nie możemy tutaj wysoko, to możemy zrobić to na wysokości kolana albo na wysokości łydki. Tak też jest dobrze. I na kolejnym wdechu delikatnie pochylamy nasze ciało do prawej nogi. Ja sobie przeniosę tutaj wyżej, żebyście to widziały, panowie. I pochylamy się do prawej nogi. Celem nie jest dotknięcie czołem kolana. Możemy chwycić sobie pod kolana. Chodzi o to, żeby zejść z bioder, a nie z okrągłych pleców. Schodzimy z bioder i wytrzymamy w tej pozycji kilka oddechów. Czujemy, jak rozciągają się nasze lędźwie. I wracamy do siadu. Zrobimy to samo z drugą stronę. Odkładamy prawą stopę do wewnętrznej części uda lewego i tak samo. Bierzemy wdech i pochylamy się do lewej stopy. Jeżeli ktoś dostaje, możemy chwycić za stopę, za kostkę. Bierzemy kilka spokojnych wdechów i wydechów. Czujemy, jak rozciągają się nasze lędźwie. I wracamy do siedzenia. Obrócę się teraz przodem. Zobaczymy nasze stopy. Możemy je dać troszeczkę dalej, tak żeby było nam wygodnie. Możemy chwycić za nasze kostki. Staramy się, aby plecy były proste, ramiona rozluźnione, daleko od uszu. I w tej pozycji pada konasany wykonamy takie delikatne pulsy naszymi kolanami. Tak jakby odlatywał motyl. Odlecimy gdzieś wspólnie. Super. To jest bardzo, bardzo przyjemne ćwiczenie. Stopy dotykają się. Zatrzymujemy się na chwilę. Ja obrócę się na mapę. I teraz cały czas trzymając stopy w pozycji do pada konasany, delikatnie możemy się podrzeprzeć z tyłu. Próbujemy przejść na przedramiona. Jeżeli już tutaj czujemy napięcie, możemy sobie ułożyć poduszkę pod plecami. Pozostajemy w tej pozycji. A jeżeli mamy potrzebę wejść głębiej w pozycję, możemy odłożyć całe ciało na macie. Jeżeli komuś jest niewygodnie, może podłożyć sobie poduszkę pod kręgosłup lędźwiowy, może podłożyć sobie poduszkę pod ramiona, żeby być troszeczkę wyżej. W tej
tej pozycji chciałabym, abyśmy wzięli 5 głębokich wdechów i spokojnych wydechów. Wdech i spokojny wydech. Nasze dłonie mogą znajdować się na udach, mogą znajdować się po bokach ciała na macie, mogą się znajdować na brzuszku. Kolejny wdech i wydech. Wdech, to już będzie 4. Wydech. I ostatni głęboki wdech. I spokojny wydech. Odkładamy stopy na matę. Teraz przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Unosimy stopy. I delikatnie masujemy nasz kręgosłup. Możemy zrobić takie delikatne kółeczka naszym kręgosłupem. Popłynąć się w prawą, w lewą stronę. Poczuć, jak nasz kręgosłup się rozluźnia. Świetnie. Masujemy nasz kręgosłup. I możemy pozostać w tej pozycji, jeżeli komuś jest bardzo wygodnie. A możemy spróbować przejść do skrętu. Odkładamy lewą nogę na matę. Prawą rękę również odkładamy na matę. I teraz delikatnie przenosimy prawe kolano na lewą stronę. Tak jak wcześniej, możemy pod stopę podłożyć poduszkę. To jest intensywna pozycja. Nasze kolano nie musi dotykać maty. Absolutnie. Możemy podłożyć pod to kolano właśnie też poduszkę. Takie skręty są zbawienne dla naszego kręgosłupa. Jeżeli ta pozycja jest nieprzyjemna, wróćmy do poprzedniej z przyciągniętymi kolanami do klatki piersiowej. A jeżeli nie, zostaniemy chwilę w tej pozycji. Prawe ramię prawdopodobnie oderwało się od maty. To normalne, ale jeśli możesz, spróbuj delikatnie do tej maty przyciągnąć. O milimetr, ile możesz. Świetnie. Wracamy do leżenia. Przyciągamy obie nogi do klatki piersiowej i odkładamy prawą nogę na matę, lewą dłoń i delikatnie przechodzimy do skrętu. Możemy się podeprzeć stopą. Staramy się, aby nasze ramię oderwało się od maty. Próbujemy delikatnie przyciągnąć kolano do podłoża. Czujemy, jak nasz kręgosłup się skręca, jak się rozciąga. Wszystkie skręty są również takim elementem, który pięknie masuje nasze narządy wewnętrzne. Pomaga im, żeby były lepiej ukrwione, a przez to, żeby lepiej działały i lepiej dla nas funkcjonowały. Wytrzymujemy jeszcze chwilę i wracamy do leżenia. Przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Jeszcze raz pobujamy się w tej pozycji, a następnie odkładamy całe ciało na matę do naszej końcowej pozycji, do naszej pozycji relaksacyjnej, do siabasan. Dłonie mogą spoczywać wokół ciała, możemy je ułożyć na brzuszku, na klatce piersiowej i zamykamy w tej pozycji oczy. I spokojnie oddychamy. Staramy się zaobserwować, jakie zmiany praktyka przyniosła, jak czuje się nasze ciało. Z każdym kolejnym wdechem staramy się rozluźnić całe ciało. Czujemy, jak rozluźnia się nasza twarz, nasze ramiona, rozluźniamy nasze ręce,
nasze biodra. Rozluźniamy nasze nogi, nasze stopy. Czujemy, jak nasze ciało staje się miękkie. Czujemy jego ciężar na macie. I spokojnie oddychamy. Niech oddech jest rytmiczny, ale naturalny. Nie pogłębiamy go. Nasze myśli skupiają się na naszym oddechu, na tej chwili. Nasza klatka delikatnie się unosi. A jeśli mamy dłoń na klatce piersiowej, to czujemy, jak bije nasze serce, jak klatka się unosi. Możemy przywołać naszą intencję z początku praktyki do naszego serca, pomyśleć o niej. Uśmiechnąć się do siebie, podziękować sobie za tą piękną praktykę, za ten czas na macie. Bierzemy głęboki wdech teraz i spokojny, długi wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech i spokojny wydech. Świetnie. Wdech i wydech. Na kolejnym wdechu wyciągamy nasze dłonie za głowę. Teraz rozciągamy całe ciało, od palców stóp po koniuszki palców naszych dłoni i przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Możemy jeszcze przez chwilę pomasować nasze lędźwie. Następnie odwracamy się na prawy bądź na lewy bok w takiej pozycji embrionalnej i z tej pozycji przechodzimy do siadu. Siadamy z prostym kręgosłupem. Zamykamy na chwilę oczy. Unosimy dłonie w górę. I z wydechem odkładamy je na wysokości serca. Bardzo bym chciała, byśmy przeszli teraz do króciutkiej medytacji, aby jeszcze dodatkowo wyciszyć nasz organizm, wyciszyć nasze ciało, wyciszyć nasze emocje. Pozostańmy w medytacji w pozycji takiej czujnej, ale jednak wygodnej. Możemy pozostać w siadzie, tak jak ja jestem. Nasze dłonie mogą spoczywać na kolanach. Kręgosłup ważny, aby pozostał prosty. Jeżeli dla kogoś ta pozycja jest nieprzyjemna, boli go kręgosłup, możemy przejść do pozycji Baddha Konasana. Stopy układamy do Baddha Konasana i przechodzimy do leżenia. Żeby podłożyć sobie poduszkę pod głowę. Kolana nie muszą być w takim szerokim diamencie. Możemy zmniejszyć ten kąt. Możemy pozostać w takiej pozycji. Ważne, aby pozycja była dla nas przyjemna, ale nie do końca taka rozleniwiająca, ponieważ medytacja to również praca. Praca nad naszym umysłem. Dlatego przechodzimy do pozycji dla nas wygodnej. Układamy się wygodnie, podkładamy poduszkę tam, gdzie trzeba, żeby było wygodnie. Jeśli pozostajemy w siadzie, tak jak ja, możemy odłożyć dłonie na kolanach, dłonie otwarte, tak aby cała pozytywna i piękna energia przepływała przez nasze ciało. I zamykamy na chwilę oczy. Staramy się słuchać w rytm naszego oddechu. Możemy ułożyć dłonie również na sercu albo przed sobą. Plecy proste i nasz umysł skupiony. Oddychamy spokojnie. Staramy się nie wiercić, nie kręcić.
Staramy się wyciszyć nasze ciało. Pamiętamy o spokojnym oddechu. Staramy się pozostać myślami tu i teraz. Nie znaczy to, że nie mamy myśleć o niczym. Mamy myśleć o chwili obecnej. Możemy skupić się na oddechu. To jest bardzo pomocne, aby nie odpływać myślami w przyszłość, ani nie zamartwiać się troskami. Przepraszam. Troskami dnia wczorajszego. Oczywiście, jeśli chcemy kichnąć, możemy kichnąć. To jest taka potrzeba naturalna. Oddychamy spokojnie i skupiamy się na każdym wdechu i wydechu. Dzisiejsza medytacja będzie medytacją skupienia i uważności. Naszą uważność skierujemy na oddech. Z każdym wdechem zauważamy, jak powietrze wpływa przez nasze nozdrze. Czy ma jakiś zapach? Jaką ma temperaturę? Czujemy ruch tego powietrza w nozdrzach. Z wydechem czujemy, jak opuszcza przez nozdrza nasze ciało. Oddychamy spokojnie. Czujemy, jak powietrze dostaje się do naszych płuc. Jak powiększa się nasza klatka piersiowa. A z wydechem czujemy, jak objętość klatki piersiowej się zmniejsza, a powietrze opuszcza nasze ciało. Zauważamy proces wdechu i wydechu. Czujemy przepływ gazu przez nasz organizm i czujemy, jak go opuszcza z wydechem. Skupiamy naszą uwagę na tym procesie. Poświęcamy mu wszystkie myśli i całe skupienie. Bierzemy głęboki wdech i spokojny wydech. Zauważamy też, jak nasze ciało się rozluźnia. Jak z każdym wdechem uchodzi z nas stres, uchodzą z nas troski. A z każdym wdechem przywołujemy pozytywne wibracje, pozytywne myśli, pozytywne nastawienie. Nie myślimy teraz o problemach. Nie myślimy teraz o kłopotach. Myślimy teraz o tym pięknym oddechu, który przepełnia całe nasze ciało. Myślimy o tej pięknej energii, jaka nasze ciało przepełnia z każdym wdechem. I o tym oczyszczającym wydechu. Myślimy o oczyszczającej mocy wydechu, która uwalnia nas od złych emocji. Pozostańmy teraz przez chwilę z naszym oddechem i z jego rytmem. I niech każdy sam skupi się na tym procesie.
Na kolejnym wdechu otwieramy powoli oczy, rozglądamy się, uśmiechamy się do siebie, przywracamy naszą uważność, bierzemy głęboki wdech naszą dłonią w górę, a z wydechem opuszczamy je na wysokość serca. Bierzemy jeszcze jeden głęboki wdech. I teraz nasze kciuki umieszczamy między oczami. Odchylamy na chwilę głowę, a na wydechu opuszczamy głowę. I dziękujemy sobie za dzisiejszą praktykę. Namaste. Bardzo dziękuję Wam za tą piękną, oczyszczającą i relaksującą praktykę zakończoną medytacją uważności. Mam nadzieję, że ta praktyka wniesie dobrą energię w Wasze życie i że poczujecie się po niej dobrze. Dziękuję Ci bardzo za obecność i do zobaczenia na kolejnych praktykach.